W niedzielę 15 lipca w Parku Potworskim w Fałkowie zorganizowano festyn z okazji Święta Gminy Fałków 2018. Jego główną atrakcją był koncert popularnego zespołu Bratanki. W wydarzeniu wzięło udział wielu mieszkańców oraz ich goście. Organizatorzy Dni Gminy Fałków przygotowali wiele atrakcji. W parku dzieci mogły korzystać z bezpłatnego wesołego miasteczka, a w nim znalazły się m.in. dmuchańce, ścianka wspinaczkowa czy karuzela. Na starszych czekała bogata strefa cateringowa. Można było spożywać kiełbasę z grilla lub ogniska, spróbować też lokalnych przysmaków. Z festynu nikt na pewno nie wyszedł głodny. Wiele działo się także na scenie, gdzie już o godzinie 16 prezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej w Czermnie i szkoły podstawowej z Fałkowa. O 17:00 fałkowscy samorządowcy z wójtem Henrykiem Koniecznym na czele przywitali delegację z partnerskiej gminy Pochrebyszcze na Ukrainie, a chwilę później przyszedł czas na występy młodzieży i artystów właśnie z tej miejscowości. W międzyczasie animatorzy przeprowadzali gry i zabawy z najmłodszymi uczestnikami festynu, a tancerki próbowały rozruszać starszą część publiczności. Każdy przybyły w niedzielę na gminną imprezę mógł oglądać ciekawą wystawę zdjęć przygotowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną z Fałkowa pod tytułem Przedwojenny Fałków i trzeba przyznać, że cieszyła się ona sporym zainteresowaniem. Najwięcej radości wszystkim, którzy dotarli do Parku Podworskiego, sprawiły jednak dwa ostatnie koncerty. Najpierw przez blisko 2 godziny odbywała się prawdziwa cygańska biesiada z muzyką typowo romską. Kolorowy jarmarku, blaszanych zegarków, wieżastych kolucików, baroników na bruciku. Mocyli drewnianych, kolików bojalych, cukrowej raty i zwierzyka chaty. A potem sceną zawładnęła już grupa Bratanki z niezwykle charyzmatyczną wokalistką Agnieszką Dyk. Na zakończenie Święta Fałkowa odbył się pokaz fajerwerków oraz zabawa taneczna pod chmurką.